na serio, wtedy jego słowa trzeba potraktować naprawdę poważnie. I to powiedział, że kilka dni wcześniej, wieczorem, na ulicy Puławskiej, w centrum Warszawy nieomalże, przytrafiła mu się przedziwna historia. Nagle w samochodzie zgasł silnik. Zorientował się również błyskawicznie, to było od razu widoczne, że światła zgasły również w okolicznych blokach. Zgasły również światła latarni. A co najdziwniejsze, zgasły również światła w samochodach obok. Michał powiedział, że jego słowa może potwierdzić kierowca taksówki. Odnalazłem kierowca taksówki, który potwierdził tą wersję zdarzeń i wtedy zwróciłem się z pytaniem do STOEM, który, jak wiadomo, w mieście Warszawa zajmuje się energią elektryczną. Pani STOEM owszem potwierdziła, że w sieci miało miejsce coś takiego, że był chwilowy spadek napięcia, trwało niecałą sekundę. I owszem, zgasły światło, ale było to takie absolutnie incydentalne. Takie rzeczy się pomalu zdarzają. Wtedy powiedziałem, że zgasły silniki. Powiedziała, że to jest jakaś tajemnica. I z tą oto tajemnicą zwróciłem się do organizacji naprogramowanego, który liderem był Marcin Izera. Marcin prowadził mnie w tajemnicy tego miejsca, na którym właśnie jesteśmy. Miejsca, do którym ja wówczas mieszkałem. Mieszkałem niedaleko stąd. Mieszkałem nad Jeziorkiem Czerniakowskim, paserowałem nad nim przez 20 lat. Nic nie przyszło mi do głowy, że skrywał takie tajemnice. Jak się okazało, nieopodal, w tamtym dokładnym kierunku, miało miejsce jedyne udokumentowane miejsce zdarzenia lądowania UFO w Warszawie. Było to w 1982 roku. Historia ma jakby nieco inny przebieg. Mianowicie w 1983 roku grupa ufologów odnalazła tak zwane wypaleniska. Tajemnicze kręgi wypalonej.